Wszystko, co wejdzie w kontakt z tym pyłem, straci życie. Dlatego ludzie będą uciekać z miast na wieś. Przepowiednie dotyczące III wojny światowej stają się rzeczywistością, a wydaje się, że jesteśmy na krawędzi wielkiego konfliktu. Od pewnego czasu słyszymy o trzecim wielkim konflikcie światowym między dwiema grupami. Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami kontra Rosją, Chinami i ich sojusznikami. NATO chce doprowadzić Rosję do wielkiego konfliktu w Europie, podczas gdy Rosja rozszerza swoje wpływy, aby osłabić wrogów. W obliczu tego chaosu nie sposób zapomnieć o przepowiedniach Aloisa Irlmayer, pobożnego katolika z Niemiec, który miał wizje dotyczące III wojny światowej. Widział, co stanie się w Europie i na świecie przed inwazją rosyjską, jak będzie przebiegać inwazja i jakie bronie zostaną użyte. Przewidział także katastrofy naturalne, które nastąpią w tym czasie. Ponadto widział, jak zakończy się konflikt, jak będzie wyglądał świat po konflikcie i ujawnił, jaki znak pojawi się na niebie. Najstraszniejsze jest to, że ponownie wymieniona jest Francja. Nie tylko Francja, ale także inne kraje Europy i Ameryki. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jakie przerażające wizje dotyczące trzeciego konfliktu światowego miał Alois, jakie są pierwsze znaki, które już się dzieją i jaki znak niebiański pojawi się na niebie dla wszystkich ludzi. Alois Irlmayer był bardzo religijnym człowiekiem z Niemiec, który zaczął mieć wizje prorocze w 1928 roku, po tym jak zobaczył Matkę Bożą. Jego przepowiednie na przyszłość są bardzo podobne do przepowiedni Marii Julii Jachenny, które mówią o bardzo złym okresie wojny, chorobach spowodowanych kryzysem ekonomicznym i trzech dniach ciemności. Alois miał dar patrzenia na zdjęcia zaginionych osób i żołnierzy w niewoli oraz wiedzę, czy są żywi, czy martwi. Od 1939 roku jego sława rosła wśród ludzi i coraz więcej odwiedzających przychodziło porady i informacje, a on udzielał im ich za darmo. Jego sława potwierdziła się przed II wojną światową, kiedy to w przeddzień rozpoczęcia konfliktu udał się do niemieckiej gazety i ujawnił swoją przepowiednię o nadchodzącej wojnie. Nikt nie przypuszczał, że jego słowa tak szybko staną się rzeczywistością. Ponadto przewidział wybór afroamerykańskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, co wydawało się niemożliwe, oraz datę własnej śmierci. Zwróć uwagę na jego przepowiednie dotyczące trzeciego wielkiego konfliktu, ujawnione siostrze Marii Louise Bender. Córko, pozwól mi opowiedzieć, co widziałem. Widziałem wielką turbulencję, która nadchodzi. Najpierw dobrobyt, jakiego nigdy nie było, a potem apostazję, jakiej nigdy nie widziano. Następnie niespotykana dotąd korupcja moralna, a potem wielu obcokrajowców wejdzie do kraju. Będzie wysoka inflacja, pieniądze będą tracić na wartości, a potem przyjdzie rewolucja w Niemczech. A potem Rosjanie zaatakują Zachód z zaskoczenia. Najpierw przyszedł dobrobyt powojenny. Potem rewolucja seksualna lat 60., a następnie fala imigracji muzułmańskiej do Europy. Następnie nadejdzie fala inflacji, rewolucja, a potem wojna. Święty papież krótko będzie chodził po ziemi. Biskupi będą rywalizować między sobą i z papieżem, a duchowieństwo popadnie w niełaskę. W środku lata rosyjskie wojska wkroczą dalej do Europy. Armie europejskie początkowo nie będą w stanie powstrzymać Rosji, a później dołączą do nich Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wyślą dziesiątki tysięcy pojazdów bojowych na front i użyją środków chemicznych, które odegrają kluczową rolę, zmuszając Rosję do zaakceptowania porażki i poddania się. Będzie dużo niemoralności i przestępstw, a wielkie budynki będą się walić. Stany Zjednoczone będą ciągle prowadzić wojnę na wschodzie i nie będą już miały błogosławieństw, ponieważ Bóg się od nich oddali. Tymczasem ludność Rosji będzie modlić się o zmiany, a zło przeniesie się do Chin. Przed trzecią wojną będą podatki niemożliwe do zapłacenia i jedna waluta. Rok, w którym rozpocznie się wojna, będzie bardzo gorący. Dwóch mężczyzn odbierze życie trzeciemu wysokiemu rangą, zostaną wynajęci do tego. Jeden z nich będzie niskim czarnoskórym mężczyzną, a drugi trochę wyższym o jasnych włosach. Wówczas potężne armie rosyjskie ruszą na Belgrad ze wschodu i będą parły w kierunku Włoch.
Natychmiast potem trzy armie pancerne przekroczą Dunaj niczym błyskawica i przejdą przez Niemcy w kierunku Renu bez wcześniejszego ostrzeżenia. Nad Renem zobaczyłem półksiężyc, symbol islamu, co może sugerować udział Iranu razem z Rosjanami. Wszystko wydarzy się tak niespodziewanie, że ludność będzie uciekać na zachód. Natychmiast odpowiedzą Stany Zjednoczone, a Żółty Smok, czyli Chiny, zaatakuje Alaskę i Kanadę jednocześnie. Siły powietrzne USA przemieści wiele samolotów na front europejski. Zrzucą one pudełka, które po eksplozji rozprzestrzenią żółty pył w szerokim pasie od Morza Północnego po Morze Czarne. Wszystko, co wejdzie w kontakt z tym pyłem, umrze, niezależnie czy to roślina, człowiek czy zwierzę. Przez rok żaden organizm nie będzie mógł wejść na ten obszar, w przeciwnym razie będzie narażony na śmiertelne niebezpieczeństwo. Tymczasem ludzie będą uciekać z miast na wieś. Widziałem także samolot rozpryskujący coś do wody, a woda wzniesie się tak wysoko jak wieża i opadnie, a następnie część Anglii zniknie w wyniku trzęsienia ziemi. Klimat się zmieni i liczne wyspy znikną. Specyficznie widziałem trzy miasta znikające. Jedno na południu tonie w błocie, inne na północy tonie w wodzie, a trzecie również zostaje zniszczone, ale pozostaje nad wodą. Tymczasem miasto z żelazną wieżą zostanie zniszczone przez bunt młodzieży. Podpalą wszystko w szalonej rewolucji. Ten bunt rozprzestrzeni się na cały świat. Rewolucja rozpocznie się we Włoszech, wojna religijna, ponieważ wielu duchownych straci życie. Papież zdoła przeprawić się przez morze w przebraniu. Wtedy nastąpi wielkie ostrzeżenie, które było przepowiadane od wieków i które Matka Boża szczegółowo opisała podczas objawień w Garabandal w latach 60. XX wieku. Potem nadejdzie wielka ciemność, która potrwa 3 dni. Rozpocznie się burza gradowa z błyskawicami i grzmotami, a trzęsienie ziemi sprawi, że ziemia zadrży. Prąd zostanie odcięty i światła zgasną, z wyjątkiem światła pobłogosławionych świec. Kto wdycha powietrze na zewnątrz, umrze, dlatego konieczne jest trzymanie okien zamkniętych i uszczelnionych. Nie należy wychodzić ani otwierać drzwi lub okien. Cała bieżąca woda zostanie zatruta, podobnie jak wszystkie produkty żywnościowe, które nie są szczelnie zamknięte, w tym jedzenie w słoikach nie będzie mogło być spożywane. Po 3 dniach ciemności wiatr powieje, a chmury śmierci przesuną się na wschód. W Rosji rozpocznie się rewolucja i konflikt cywilny z wieloma ofiarami. Rosyjski naród masowo powróci do wiary w Boga i dopiero wtedy zapanuje pokój. Papież wróci do Włoch zaraz po przywróceniu porządku i koronuje cesarza, którego widziałem jako starszego i szczupłego mężczyznę. Cały ten proces trzeciego światowego konfliktu nie będzie trwał długo. Widzę 3 linie. 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące. Nie wiem dokładnie, ale nie będzie to długie. W Apokalipsie świętego Jana mówi się o 3,5 roku ucisku. Na końcu na niebie pojawi się znak, ukrzyżowany z jego ranami, który wszyscy zobaczą, widziałem go 3 razy. A po tych wydarzeniach nadejdzie długi i szczęśliwy czas. Kto przeżyje, będzie miał się dobrze, ale ludzie będą musieli zacząć tam, gdzie zaczynali ich pradziadkowie. Nie będzie już głodu, będzie tyle jedzenia, że każdy będzie miał wystarczająco na swoje potrzeby. Bezrolni będą mogli udać się tam, gdzie wcześniej były pustynie, i każdy będzie mógł osiedlić się tam, gdzie zechce, mając tyle ziemi, ile zdoła zaorać. Klimat bardzo się zmieni, będzie znacznie cieplej niż teraz, a ziemia będzie rodzić lepsze owoce. Po wielkiej katastrofie nadejdzie długi i szczęśliwy czas, a kto wtedy będzie żył, będzie mógł być tylko szczęśliwy. To jest era pokoju, która nastąpi po wielkim ostrzeżeniu i wielkim ucisku, który zakończy się 3 dniami ciemności, co doprowadzi do oczyszczenia świata, czyli momentu triumfu niepokalanego serca Maryi. Drodzy bracia, przepowiednie Aloisa wydają się dokładnym opisem tego, co obecnie przeżywamy. Mówi o wielkiej apostazji, roku wielkiego upału, konfliktach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, kryzysach finansowych. Teraz pozostaje nam tylko spełnić prośby Królowej Pokoju, dużo się modlić i wzmacniać naszą wiarę. To bardzo ważne, abyśmy wszyscy umocnili naszą wiarę.
Aby kontynuować tę podróż wiary, zapraszam Cię do obejrzenia naszego nowego kanału Bohaterowie Wiary. Znajdziesz tam inspirujące historie o życiu świętych i świętych katolickich, które nauczą Cię, jak odważnie i z nadzieją podążać drogą wiary. Kliknij na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i zapisz się na ten nowy kanał. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli zbudować wspólnotę wiernych zjednoczoną w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia tam.